Witajcie kochani, tutaj Light Guidance Oracle. Dziękuję, że oglądacie. Dzisiaj mam dla Was specjalne czytanie ekspresowe, wiadomości od bogiń. Ekspresowe, ponieważ wylosowałam już dla Was karty wcześniej. Macie do wyboru trzy grupy. Raz, dwa i trzy. Wszystkie karty już są na stole po to, żebyście mogli poczuć swoją intuicją, która wiadomość jest dla Was. Także weźcie głęboki wdech, połączcie się z trzecim okiem, ze swoim sercem, cokolwiek z Wami rezonuje i poczujcie, która grupa jest dla Was, która wiadomość jest dla Was. Ja dam Wam chwilę. Spis treści jest w opisie tego filmu, żebyście mogli znaleźć swoją grupę. Zobaczcie, która wiadomość jest dla Was i widzimy się za chwilę. Witajcie, grupo pierwsza. Oto Wasza wiadomość od bogiń. Wasza bogini, która przesyła Wam wieści, to Matka Maryja. I zaraz Wam przekażę, jaka jest jej wiadomość. Ok. Matka Maryja mówi: oczekuj cudu. Uwierz głęboko, że Twe modlitwy zostaną wysłuchane i spełnione. Także Twoje marzenia zaczynają się spełniać, bądź zaraz zaczną się spełniać, ale Ty się martwisz. Bo mamy kartę zmartwienie, która mówi: uczę się, że zmartwienie nie zmienia wyniku manifestacji. Trochę może zmienić, może go oddalić, ale nie może go zmienić, może go oddalić, bo jeżeli jesteśmy w nisko wibracyjnej energii i myślimy, gdzie to jest, no to oddalamy to od siebie, tak? Stąd Matka Maryja mówi: oczekuj cudu, zaufaj. Jeśli zaufasz Wszechświatowi i w to, że on konspiruje w Twoim imieniu, żeby Twoje marzenia się spełniały i już teraz to robi, jeżeli będziesz ufać, to Twoje marzenia spełnią się szybciej. A dlaczego, grupo pierwsza, martwicie się troszkę? No tutaj mamy odpowiedź, mamy kartę kobiety trzymającej monetę. I tutaj widzę dwie możliwe historie. Tutaj może chodzić o związki i o pracę, jest to wyraźne. Zacznijmy od pierwszej możliwości. Poznajecie kogoś, może to być kobieta, może to być mężczyzna, pamiętajcie, to jest czytanie kolektywne, bierzcie to, co z Wami rezonuje, więc poznajecie kogoś, kto może być bogaty, kto może być dobrze ustawiony w życiu, zaradny i niestety martwicie się. Czy ja pasuję do takiej osoby? Na jakim jestem poziomie? Czy ja w ogóle jestem godzien takiej relacji z kimś takim? Tak? Jesteś. Jesteś wystarczająco dobry. I o tym mówi właśnie Matka Maryja. Oczekuj cudu. Chodzi tutaj o to, uwierz w to, że jesteś godzien tego, żeby Twoje marzenia się spełniły, bo ta osoba jest wspaniała. Pojawiła się w Twoim życiu. Ale Twoje zmartwienie na temat tego, że o, nie wiem, czy jestem godzien, może Ciebie odsunąć od tej osoby. Może Cię odsunąć. Na chwilkę. Ale po co? Po co? Oczekuj cudu, ufaj, płyń z przepływem, a wszystko będzie wspaniale, bo tak, jesteś godzien, jesteś wspaniały, jesteś godzien miłości. Nie zapominaj o tym, odrzuć zmartwienia i oczekuj cudu. To jest pierwsza możliwość. Druga możliwość, jeżeli chodzi o pracę, jeśli nie rezonuje z Wami historia poznania nowej osoby w miłości, to w pracy martwicie się trochę, ponieważ ktoś, kto trzyma pieniądze, może to być Wasz szef, szefowa, ktoś, z kim współpracujecie, no tutaj jakieś są rzeczy nie do końca jasne. Słyszę, że część z Was nie dostała jakichś pieniędzy, czeka na jakieś pieniądze, martwi się, czy w ogóle je dostanie. Także tak, dostaniecie, oczekujcie cudu, nie martwcie się, wiem, że łatwiej to powiedzieć niż zrobić, ale przetransformujcie energię zmartwienia na zaufanie. Naprawdę dajcie się ponieść przepływowi Wszechświata, a wtedy przepływ tych pieniędzy zostanie odblokowany
Zaufajcie, że wszystko jest ok, że jeżeli to są problemy, to one są chwilowe, po to, żeby sprawdzić wasze zaufanie do wszechświata. A jak tylko zaufacie tak naprawdę, to ten przepływ zostanie odblokowany i będzie płynął przez wasze życie. Wow. Grupa pierwsza. Bardzo piękne czytanie, bardzo pokrzepiające serce. Oczekuj cudu. Jeśli to z wami rezonuje, to proszę polubcie film, zasubskrybujcie mój kanał, znajdźcie mnie na Facebooku i Instagramie. W ten sposób będziecie w gronie tych, którzy mogą wygrać darmowe, prywatne czytanie ze mną. Wszystkie szczegóły na ten temat macie w opisie tego filmu. Jeśli chcecie poczuć więcej zaufania do wszechświata, podnieść swoje wibracje wdzięcznością, to mam medytacje, które wam pomogą w tym i pomogą wam zamanifestować wasze marzenia szybciej. Linki do nich będą w opisie tego filmu. Grupo pierwsza, dziękuję za to, że oglądaliście i wysyłam wam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre. Witajcie, grupo druga. Oto wasza wiadomość od bogini. Waszą boginią jest Sedna. Zaraz zobaczymy, jaką ma dla was wiadomość. Wow! Pięknie! No już wiedziałam po kartach, że to jest piękna wiadomość, ale naprawdę... Czuję intensywne energie, ale jednocześnie spokojne i stabilne. Mocne, mocne, stabilne uczucia. Pięknie. Tak jak Sedna. Spokojna i stabilna. Ona mówi o nieograniczonym źródle. Nie zabraknie ci niczego dziś ani w przyszłości. Słyszycie, grupo druga? Nie zabraknie wam niczego dziś ani w przyszłości. Jesteście zabezpieczeni na każdym polu, jakie to jest możliwe. Jest to niesamowite, bo jeszcze w połączeniu z kartą obfitość to nabiera jeszcze większych rozmiarów. Naprawdę, wszystko, o czym marzyliście, jest tu. To już nawet nie jest, że zaraz będzie. No może dla niektórych będzie zaraz, bo czasu nie ma, wiecie. Ale naprawdę, to już jest tu, to już jest tutaj w polu kwantowym i już schodzi na dół, już właśnie jest teraz tu. I o tym chciała wam powiedzieć Sedna. Nieograniczone źródło. I jeszcze karta obfitość, która mówi: jestem nieograniczoną istotą i mogę zamanifestować wszystko, czego pragnę. Grupo druga, niech to będzie wasza mantra. Jestem nieograniczoną istotą i mogę zamanifestować wszystko, czego pragnę. Tak, i to właśnie dzieje się już teraz w waszym życiu, nadchodzi i już jest. A skąd to wiem, że na każdym polu to się dzieje? No zobaczcie, mamy nieograniczone źródło, obfitość, tu już mamy... sugerowane, że będą pieniądze, są pieniądze, a do tego jeszcze te dwie karty. Dobre relacje i wspólnota. No kochani, no lepiej być nie może. Dla tych, którzy szukają miłości, jest. Dla tych, którzy szukają przyjaciół, jest. Dla tych, którzy szukają spełnienia, jest. Bardzo proszę. Grupo druga. Wszystko, o czym marzyliście, spełnia się teraz. No to jest po prostu niesamowite czytanie, bo czuję, że wielu z was czekało na to latami. Latami czekaliście. Byliście cierpliwi, niektórzy trochę mniej, ale nauczyliście się cierpliwości i to w końcu jest. To już jest. Wow. Pięknie. Grupo druga. Niesamowite czytanie. Wow. Jeśli to z wami rezonuje, to proszę polubcie film, zasubskrybujcie mój kanał, znajdźcie mnie na Facebooku i Instagramie. W ten sposób macie szansę wygrać prywatne, darmowe czytanie ze mną. Wszystkie szczegóły na ten temat macie w opisie filmu. Zapraszam. Grupo druga, jeśli chcecie poczuć jeszcze więcej wdzięczności i przyspieszyć tą manifestację, która i tak już nadchodzi, już jest, już teraz, już jest. Pamiętajcie, czasu nie ma, więc dla różnych osób będzie się to różnić, ale to już jest bardzo, bardzo niebawem.
Jeżeli chcecie utrzymać wysokie wibracje i czuć wdzięczność za to, co już właśnie się spełnia i przyspieszyć te marzenia w naszej rzeczywistości fizycznej, to zapraszam na moje medytacje, które Wam w tym pomogą. Link będzie w opisie do tego filmu. Grupo druga. Bardzo się cieszę. Dziękuję za to, że oglądaliście i wysyłam Wam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre. Witajcie, grupo trzecia. Oto Wasza wiadomość od bogini. Waszą boginią jest bogini Isztar i za chwilkę przekażę Wam wiadomość od niej. Ta grupa ma troszkę inną wiadomość niż dwie poprzednie. To jest trochę ostrzeżenie, trochę wskazówka, żeby uniknąć problemów. Tak w skrócie. Bogini Isztar mówi o granicach, o zdrowych granicach. I mówi do ciebie. Szanuj siebie na tyle, by odpowiadać negatywnie na próby dysponowania przez innych twym czasem i energią. Tak? Także bardzo ważne. Uwaga na wszystkich, którzy chcą cię użyć do własnych celów, którzy chcą użyć twojego czasu, tylko po to, żeby oni zyskali. I nie będą patrzeć na to, czy to jest dla ciebie dobre, czy nie. Nie będą szanować twoich granic. Dlatego to jest tak ważne, żebyś teraz uziemił się i ustanowił te zdrowe granice z miłości do siebie, tak? Bądź w sobie, kochaj siebie i wiedz, że zawsze wiesz, co jest dla ciebie dobre, tak? I nie wątp w siebie, ponieważ mamy tutaj kartę wątpliwości, która mówi: odrzucam potrzebę posiadania wiedzy na temat wszystkiego, tak? Odrzucam potrzebę posiadania odpowiedzi na wszystkie pytania, tak? Tutaj chodzi o zaufanie. Czuję, że właśnie ktoś będzie tutaj was testował, czy jesteście uziemieni. Ta karta ma kolor zielony, żółty, brązowy, to są kolory ziemi. Stąd czuję, że potrzebujecie się uziemiać i medytować po to właśnie, żeby bardziej poczuć tą miłość do siebie i ustanowić te zdrowe granice, które was ochronią przed grabieżą energetyczną, tak? Ponieważ ktoś w waszym życiu będzie was testował. Dlatego mamy tutaj tego mężczyznę trzymającego monetę. Zawsze mówię, że nie czytam płci, ale tutaj ten mężczyzna naprawdę wysuwa mi się na pierwszy plan, więc dla większości z was to będzie mężczyzna. Ktoś wysoko postawiony. Ktoś, kto ma pieniądze. Bierzcie to, co z wami rezonuje, jak zwykle, bo to jest czytanie kolektywne, ale jakiś mężczyzna wysoko postawiony będzie was testował, będzie wprawiał was w zwątpienie w siebie, tak? Będzie wami manipulował, żebyście opuścili te granice albo w ogóle z nich zrezygnowali, bo on tutaj ma interes. I on chce wam wmówić, ta osoba chce wam wmówić, że wy wszystkiego nie wiecie, że nie jesteście godni zaufania, że w ogóle to on powinien wami sterować, tak? Nie potrzebujecie mieć wszystkich odpowiedzi na wszystko, nie potrzebujecie mieć wiedzy na wszystko i słyszę wyraźnie od Isztar, absolutnie proszę was, nie rezygnujcie ze zdrowych granic, żeby osiągnąć stan wiedzy na temat czegoś, wiedzy kompletnej, bo ta osoba będzie wam manipulowała, żebyście wyszli spoza tych granic, żebyście z nich zrezygnowali. I będzie wprawiała was zwątpienie. Także bądźcie w sobie, uziemiajcie się, ustanówcie te granice, trzymajcie się ich z miłości do siebie, bo ktoś, jakiś okropny manipulator, będzie was próbował z tego wybić. A jeśli mu się uda, to będą kłopoty potem. Dlatego to jest tak ważne i dlatego prowadzi was Isztar, bardzo potężna bogini, po to, żebyście mogli przejść ten okres z miłością do siebie. A wtedy, po tej lekcji życiowej, naprawdę wspaniałe rzeczy mogą zacząć się dziać. Tylko, no właśnie, uważajcie na manipulatorów. Grupo trzecia.
Są to nietypowe energie, nie zawsze przyjemne, ale myślę, że dzięki temu ostrzeżeniu i tej wskazówce to już ta sytuacja w Was nie wywoła tylu negatywnych emocji, bo będziecie przygotowani. Jeśli to z Wami rezonuje, to proszę, polubcie ten film, zasubskrybujcie mój kanał, znajdźcie mnie na Facebooku i Instagramie. W ten sposób będziecie w gronie tych, którzy mogą wygrać darmowe, prywatne czytanie ze mną. Wszystkie szczegóły na ten temat macie w opisie tego filmu. Jeśli chcecie poczuć więcej miłości do siebie, być bardziej uziemieni i ustanowić te zdrowe granice dla waszej ochrony, to mam medytacje i filmy, które mogą wam w tym pomóc. Jeżeli to z wami rezonuje, to linki do nich będą w opisie tego filmu. Zapraszam. Grupo trzecia. Dziękuję za to, że oglądaliście i wysyłam wam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.